Tak? Mów, co cię trapi. Nie, nie musisz zostawać na chwilę i słuchać. Najwyraźniej mnie z kimś mylisz. Pogłoski o mojej śmierci były mocno przesadzone. To znaczy, zginąłem, oczywiście, ale ludzie mają skłonności do koloryzowania faktów. Za moich czasów bohaterowie mieli do wyboru tylko jedną superzdolność, a i tak byli zadowoleni. Jeszcze przed narodzinami opętał mnie duch upadłego tytana Sargerasa, który wykorzystał mnie, by zrealizować swój demoniczny plan. Ale teraz jestem wolny jak ptak. Atiesz, wielki kostur strażnika, to jedyny w swoim rodzaju artefakt obdarzony niezwykłą mocą. Przechodził z mistrza na ucznia przez wiele pokoleń strażników Tirisfal. Nie zwracaj proszę uwagi na dzierżącego go druida, ani kapłana, a już zwłaszcza na Kadgara. W zasadzie nigdy nie zwracaj na niego uwagi. Kazałem wznieść dla siebie prywatny teatr w murach Karazanu. Tamtejsza trupa aktorów wystawiała dla mnie co tydzień jedno z trzech przedstawień. Co ciekawe, nigdy nie udało im się zagrać tej sztuki, na którą akurat miałem ochotę. Przy pomocy polimorfii można kogoś przemienić w dowolne stworzenie. Niestety, większość magów poprzestaje na owcy, choć odpowiedniejszy byłby tutaj zapewne leniwiec. Nie rozumiem, czemu wszyscy tak nieufnie odnoszą się do tego całego władcy kruków. Wygląda na całkiem przyzwoitego jego mościa. Ale nie należy się sugerować moją opinią. Wiadomo wszak, że kruk krukowi oka nie wykole. Odwrócony karazen? Pogrzebany pod właściwą wieżą? Ależ to jakiś nonsens. Tylko szaleniec mógłby wymyślić coś takiego. A. ach, tak. No cóż. Widmowi piraci? Cmentarne golemy? Pajęcze królowe? Co tam drenor? Sargeras powinien był otworzyć mroczny portal prosto do Nexusa. Podjąłem się zadania ostrzeżenia mieszkańców wschodnich królestw przed nadciągającą plagą, bo nikt inny nie chciał być złowróżbnym krukiem. Czyli powiadacie, że Kadgar przybył przed oblicze króla pod postacią kruka, aby przekazać mu ostrzeżenie dotyczące nadciągającego niebezpieczeństwa? Zuch, Zuch chłopak! To znaczy, był chłopakiem, zanim przemieniłem go w starca. Sprowadzasz mnie z powrotem, dzięki ci. Śmierć będzie musiała jeszcze trochę na mnie poczekać. A, już nie pierwszy raz powracam z zaświatów. Nie mogę teraz odejść. Mam zadanie do wykonania. A, na to nie byłem przygotowany. Nasza walka nie dobiegła jeszcze końca. Zawsze byłem fanem klasyki, tańce, hulanki, swawola. Żegnajcie, przyjaciele, zajmę miejsce wśród legend przeszłości. A, witaj. Weselcie się, że znów jesteśmy razem. Odwrócił się wiatr. Stroga burza nadciąga, ale wiatr się już odmienił. To było niemądre. Moje najszczersze przeprosiny. Doceniam to, ależ dziękuję. Wybornie. Jestem pod wrażeniem. Tak. Teraz rozumiem. Roztropna decyzja. Tak. Coraz więcej rozumiem. Moja moc wciąż rośnie. Wykorzystam to. Przejrzałem Cię. Wiedz, że widziałem przyszłość. I nie było w niej ciebie. Zamordowali mnie najbliżsi przyjaciele. Ciebie spotka coś dużo gorszego. Nie poddawajcie się rozpaczy. Musimy zwyciężyć. Moja młodość dobiegła już końca, ale nie można powiedzieć tego samego o mojej misji. Raz już zawiodłem ludzkość, ale to się więcej nie powtórzy. Nie ja wybieram cel swej wędrówki. Nie jestem już lekkomyślnym młodzikiem. Niech rozpocznie się gra. Przeznaczenie jest na wyciągnięcie ręki. Pokażę ci, co niesie przyszłość. Mogę się z tobą podzielić wiedzą. Nie można się wahać w obliczu przeznaczenia. Nie zwlekaj, dokonaj wyboru i oby był dobry. Nie można spoczywać na laurach. Tracimy tutaj czas. Ach, ta kapryśna magia. Pora na zmianę. Mam jeszcze w zanadrzu kilka sztuczek. Szach, mat, powstrzymaj się. Zmarnowaliście dość mojego czasu. Moje istnienie to niewielka cena za zwycięstwo. Moje życie to znikoma ofiara w imię słusznej sprawy. Oczywiście, naprzód wypełnijmy swoje przeznaczenie. Wielki cień nadciąga. Miewam wizje i koszmary. Wiatr niesie echa wojennych okrzyków. Moje przeznaczenie czeka. Muszę wszystko naprawić. Za naszą przyszłość. Mamy wiele do stracenia. Oto właściwa pora do ataku. Musicie zaatakować natychmiast. Zaatakujmy teraz, a zyskamy przewagę. Strzeżcie się, wyczuwam tutaj zagrożenie. Mistrzowska robota. Najwyraźniej dobrze dobrałem sojuszników. Twoje umiejętności są doprawdy godne podziwu. Musisz się udać do studni leczenia. Ulecz się, zanim będzie za późno. Przekonam tych najemników do udzielenia nam wsparcia. Nie poddawaj się, ruszam na pomoc. Pomoc jest w drodze. Muszę się wycofać, lecz wkrótce powrócę. Pora, bym powrócił do bazy. Poległ jeden z naszych sojuszników. Niefortunne. Powinni byli mnie posłuchać. Przepadnij! Nie przeszkodzisz mi! Za Azeroth! Wasz czas się kończy. Precz! Sam się z tobą rozprawię. Czas działać. A nie mogę się ruszyć. Nikt nam nie dorówna. Los nam sprzyja. Doskonale. Najwyraźniej nasze plany zaczynają się urzeczywistniać. Naprzód. A A Dzięki za uzdrowienie. Godne podziwu uzdrowienie. Postaram się co rychlej odwzajemnić przysługę. Nasze zwycięstwo jest pewne. Zwycięstwo należeć będzie do nas. Sam bym tego lepiej nie ujął. Nic nas nie powstrzyma, nic. Wiedza to potęga, a ja wiem, że nam się powiedzie. Ostrzegałem cię, że nie należy pozostawać w Lorderonie, Artasie. Patrz na owoce swej arogancji. Liczyłem na to, że już nigdy nie będę miał do czynienia z demonami. Minęło już wiele lat, młoda czarodziejko. A mimo to wiem, że nadal mogę na tobie polegać. Uwierz mi, Keltasie, współpraca z demonami nigdy nie kończy się dobrze. A więc raz jeszcze przyszło nam ruszyć do boju ramię w ramię, Malfurionie. Murlock? To będzie ciekawe. Ty? Los płata mi niemiłe figle, stawiając na mej drodze takich sojuszników. Twój lud odznaczał się niegdyś wielką szlachetnością ducha. Sądzisz, że historia może się powtórzyć. Los musi mi sprzyjać, skoro daje mi takiego sojusznika. A więc znów się spotykamy młody wodzu. Muszę przyznać, że świetnie władasz mocą tajemną. Jak na osóbkę tak młodą i lekkomyślną. Przed nami wiele prób. Przygotuj się. Modlę się, żebyśmy byli gotowi na to, co nas czeka. Odkupię swoje dawne winy. Poprowadzę cię. Sami zadecydujemy o własnym przeznaczeniu. Przekazuję ci ostrzeżenie. Twój los jest teraz w twoich rękach. Tak, znów powróciłem do świata śmiertelników. Dla ciebie to trochę za późno, nieprawdaż, Artasie? Wiem, że w przeszłości popełniłem wiele błędów. Jestem tutaj, by je naprawić. Nie mów do mnie, jeśli nie jest to absolutnie konieczne, demonie. W śmiechu, Warty. Młoda czarodziejko. Pewnego dnia przewyższysz potęgą wszystkich magów tego świata. Zgadza się. Jednak moja śmierć nie okazała się nawet drobnym niepowodzeniem, w przeciwieństwie do Twojej. Wzajemnie, arcydruidzie, wyczuwam, że Twoja więź z naturą jest silniejsza niż przed laty. Hmm, tak, zgadza się. Nie zrozumiałem ani słowa. Najwyraźniej nie mamy wyboru w tej materii. Pamiętaj, Orku. I ja doświadczyłem bezmiaru upodlenia spowodowanego demonicznym spaczeniem. Cała moja wiedza i moc są do Twojej dyspozycji. Widzę, że przed nami owocne przedsięwzięcie. Nie może być. Nawet ja nie zdołałem przewidzieć takiego zrządzenia losu. Wiedziałem, że zdołasz wypełnić swoje przeznaczenie, tralu. Przekonasz się, że moje czary wciąż są tak skuteczne jak dawniej. Niech to będzie dla ciebie nauczką. Nie dajesz mi wyboru. Nikt nie będzie lekceważył mojej magii bezkarnie. Uczyniłem, co uczynić należało. Oto twoje przeznaczenie. Nawet teraz zdaje się, że śmierć podąża za mną krok w krok. Być może następnym razem zechcesz mnie posłuchać, chłopcze. Przepędzę każdego demona, który stanie mi na drodze. Ach, jeszcze wielu rzeczy musisz się nauczyć, młoda Jaina. Lubisz przechwałki, książę, ale nawet ty nie możesz się mierzyć z mocą mojej magii. Z czasem twoje korzenie odżyją, arcydruidzie. To tylko ja? Czy ktoś jeszcze słyszał echo? To ja sprowadziłem was do Azeroth i z równą łatwością mogę was zeń wygnać. Dosyć już mi napsuliście krwi. Nasz czas dobiega końca, synu Durotana. Byłem kiedyś podobny do ciebie. Mam na myśli zarówno arogancję, jak i przedwczesne zejście z tego świata. Masz moją wieczną wdzięczność. Zdaje się, że dziś zamieniłem się z tobą w roli strażnika. Przybywasz w ostatniej chwili. Dziękuję ci. Brakuje mi many. Niemal wyczerpała mi się mana. Potrzeba mi więcej many. Niemożliwe. Nie można tego zrobić. Nie uczynię tego. Sojusznik jest w potrzebie. Sam sobie nie poradzę. Potrzebuję pomocy. Stańcie przy mnie. Powinniśmy zaatakować tutaj. Zaufajcie mi. Nadszedł czas, by zaatakować bazę wroga. Pokonajcie tych najemników, a przyłączą się do nas. Rozpocząć oblężenie tego fortu. Zajmijcie te strażnice, a dzięki temu poszerzymy nasze horyzonty. Musimy to zdobyć. Powinniśmy się skupić na tym celu. Musimy to pozbierać. Będzie nam bardzo potrzebne. Musimy zebrać wszystko. Nadciąga nieprzyjaciel. Też go wyczuwacie? W pobliżu czyha niebezpieczeństwo. Miejmy się na baczności. Utrzymujcie szyk. Nie ustępujcie pola przeciwnikowi. Nie dajcie zniszczyć naszej bazy. Wróg kieruje się na nasz fort. Nie dajcie wrogowi zniszczyć tej budowli. Musimy za wszelką cenę bronić tej budowli. Sojusznik potrzebuje ochrony. Ta istota musi przetrwać. Utrzymać tę strażnicę. Ta budowla musi upaść. Zburzyć te budowlę. Trzeba to zlikwidować. To życie musi dobiec z końca. Wróg zdołał mi umknąć. Jestem pod wrażeniem. Wróg zniknął mi z oczu. Unicestwić naszego wroga. Ruszam do ciebie. Wkrótce przybędę. Musimy się natychmiast wycofać. Głupotą byłoby kontynuować walkę. Zabierzmy to stąd. Sugeruję zabrać to ze sobą. Oddajcie to, co udało się wam zebrać. Trzeba nam oddać to, co zebraliśmy.